O kur... Co? Wychodzimy! Kuba, to wejść, na tą stronę! Tutaj! Tu! Dobra! Masz to, masz to, masz to, masz to! Masz się! Zrobuj! Zrobuj! Wypoczuj! Odczuj! O tak, dobrze! Mocno! Mocniej! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Dobrze! Wiesz, bo ja się koncentruję, patrzę przez ciebie, a nurt zapierdala, nie? Tu, ale zobacz, widzisz tam tą wieżę po prawej stronie? No. To tak mniej więcej 100 metrów przed tą wieżą jest właśnie ten próg, nie? A tutaj na tej farce zawsze postępuje, bo fajnie wygląda. A my będziemy musieli uciec do lewej, mówiłeś? Ja podejrzewam, że tam już widać tą cofkę, wiesz? Aha. To jest takie coś, widzisz? To chyba tam jest właśnie. To nie jest tutaj, ale... To jest tam ta wieża, nie? To tak jakieś 100 metrów tam... Tam wydaje mi się, że to jest stopkę widać. Takie te kamienie? Prawdopodobnie. Będziemy widzieć. Spokojnie. Ej, ta fala jest zajebista. Postaram się na nie chwilę zatrzymać. Dobra? Dobry, mam kąt kamery, Irek? Tam? Dobrze, mam kamerę ustawioną? Wydaje mi się za bardzo w dół. A tak bym dało. Przerażony jestem. Jak ja sobie nie radzę na płaskiej wodzie. A widziałeś te fale? W tym, naprawdę w większym kajaku by ci było łatwiej, nie? No. Nie trudniej, ale za to w tym może wszystko robić. Jak się wysłaci taki draperze, kamień przed tobą, to kurwa chuj już z nim jedziesz na niego. Tym kajakiem mach już go mijasz. Także, no coś za to. One są tak żółte, za nie są bardzo to. O tyle, że trzeba mi zbalansować. Taki właśnie jest Dunajec. Te fale tam po prostu... Fajne takie... Takie dwukowe nawet bym powiedział. Jakie? No, takie dwa. No jak już je miałem, tak? Na tej wysokości. No. Góra, dołek. Ale wiosły. Ja widziałem wiosły. Super, właśnie. Ale nie jest trudno takim jakim się przewrócić z tym, co. Oczywiście jest.
w stosunku do takiego jakiegoś masywnego, takiego turystyki. Na Pirańce ja się o wiele, ja tu bym się nie czuł zagrożony na Piranii w ogóle, bo ją już mam, wiesz, jakoś opanowaną i ona jest większa, dłuższa. Tylko, że na Piranii nie nauczysz się pływać. I tak jest różnica. A to chodzi o to, żeby się w końcu nauczyć pływać. A pierwszy raz na Piranii jak płynąłem, to się wypieprzyłem w zimę na minimalnym bystrzu, takim mini wirek się za bystrzem zrobił. I ten mini wirek mnie, wiesz, postawił bokiem, ja nie przykontrowałem nic i grzybek. Nie wiem, czy mi się kamera wyłączyła, a nie, to ty coś tu. Ale bardzo pięknie walczyłeś. Pięknie walczyłeś, właśnie tak trzeba walczyć, bo wiesz, na Kurskiej Rzece czasem są takie sytuacje, że musisz na 100% albo na 200 coś zrobić, bo jak zrobisz na 90, to cię zje rzeka. Także to jest szkoła też takiego. Dla mnie to jest przerażające, że tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. I nagle. A ja nie mam siły nawet, kurde, wiesz, utrzymać się w tym nurcie, no, żeby, wszystko, żeby się przepromować. Ściąga mnie tak, że... To jest wszystko normalne. Brak siły, brak kondychy, powiem ci. To jest wszystko normalne, no absolutnie normalny objaw, dokładnie wszyscy to przechodzą, więc to nie ma się absolutnie czemu dziwić. No. Na czymś tak wszystko. Prostym, kurde. I płyniemy, bo marz zjemy. No ja pójdę tam przy brzegu, nie? Ja postaram się tu chwilę tutaj z palca jakby... Ja się, jak coś, to najwyżej, najdalej płyniemy do tego tej łachy. No ja tu poczekam za tymi kamieniami. Nie, do tej łachy chyba mi nie spokojnie. Tylko pamiętajcie, ten próg z lewej strony ma paskudną dziurę. Paskudną, nie chce się tam. Przypadkiem, bo mu się udało na niego płynąć, to naprawdę, tak? No jeśli już zobaczysz, że nie zdążysz, ale raczej będzie okej, to prawda. No dobra. Powalę do kamieni. Czekajcie jeszcze, dobra, ja tylko wodę, dobra? Dobra. Ha ha.